Nadeszło lato. Czas urlopów, górskich wycieczek i wypoczynku nad wodą. Turyści pojawiają się też na Warmii i Mazurach, chętnie korzystając z lokalnych atrakcji. Kraina jezior jest miejscem idealnym do żeglowania i od lat przyciąga miłośników tego sportu. Ostatni długi weekend, z tego co słyszałem, na Wielkich Jeziorach bodajże nie została nawet jedna łódka, nie w czarterze, wszystkie były na wodzie. No ja też nie mogę się doczekać, kiedy w końcu ja zacznę, wrócę nad wodę. Zakochałem się w żeglarstwie, w jeziorach, w Mazurach. Tegoroczny sezon ze względu na pandemię koronawirusa może jednak różnić się od poprzednich. Będzie dużo tych obostrzeń. Musimy dalej pilnować się, dalej dbać o zdrowie, dalej nosić maseczki, dezynfekować ręce. Szczególnie w wielkich portach Mikołajki, Giżycko, Węgorzewo, no tam, gdzie będzie tych skupisk dużo. Natomiast w wodzie korona się nie roznosi. I to jest ta świetna wiadomość. Nad wodą jakoś nie tyle nie obowiązują przepisy, co jesteśmy bardzo rzadko takim mocnym ścisku, jak powiedzmy na plaży w Krynicy. Stąd liczę, że nasza bytność nad jeziorem będzie na tyle bezpieczna, że na łódce sobie poradzimy w tej ilości ludzi, nie zarażając się wzajemnie. Oprócz nowych zasad, które wymusza na nas pandemia, nie można zapomnieć również o tych, które zawsze obowiązują na wodzie. Przede wszystkim o rozwadze. Zostawiając temat pandemii z boku, to jednak powinniśmy mieć za uszami jeden ważny temat. Pokora w stosunku do naszej przyrody. Pokora to znaczy, żebyśmy nigdy nie byli pewni, że nie stanie przed nami Neptun i do nas nie zawoła. Zaopatrujmy się we wszystkie środki ratownicze, jeżeli wypływamy, a nad samą wodą zachowujmy spokój oraz oczywiście trzeźwość. Pamiętajmy, że picie alkoholu opóźnia nasz czas reakcji, od którego podczas żeglowania może zależeć nasze zdrowie i życie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv